Cześć, jestem Kalia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach i mamy tutaj po prostu obliczyć. A, mamy procent z kwoty, procent zamieniacie sobie jak wolicie, albo na ułamek zwykły, albo na dziesiętny. Ja wolę na dziesiętny, bo jest od razu. Więc tutaj to dzielę przez 100 i mam 0,4 z zamieniamy na mnożenie. Kwota, masa, droga. To jest zawsze tak samo. 4 razy 15 to jest 60. To 0 to jest 600. Przy czym musimy odciąć jedno miejsce po przecinku, czyli to będzie po prostu 60 zł. Teraz tutaj. Na ułamek dzielimy przez 100, czyli mamy 1,3. Mnożenie 13 kg. 13 razy 13 to jest 169. Mamy tutaj jedno miejsce po przecinku, czyli musimy to tak wstawić, żeby mieć jedno miejsce po przecinku w wyniku. Czyli jak mamy 169, no to przecinek będzie tutaj. I mamy kilogramów. C. 0,081 razy 22. No tego też tak szybko nie wymyślę. Dwa razy 1 to 2. 2 razy 8 to 16. No to będzie oczywiście tak samo. 2, 8, 7, 1, 3 miejsca po przecinku, to tak wstawiamy tutaj przecinek, żeby były 3 miejsca. Tutaj. I tutaj mamy metry. Tu uwaga, wskakują nam promile, czyli dzielimy na 1000, już nie na 100. Cztery razy 32 to jest 128. I przesuwamy tutaj przecinek o 3 miejsca, czyli te 128 ląduje nam po przecinku. Tutaj również dzielimy przez 1000. Sześćdziesiąt dwa razy 2 to jest 124. To będzie jeszcze 2 zera, czyli 124 i 2 zera. I tutaj mamy 4 miejsca po przecinku, czyli tutaj stawimy przecinek, to możemy zostawić albo usunąć. No i mamy to w gramach. I FK, to będzie bardzo malutki wynik. Mamy 0 i 1, 2, 3 i to, co tu jest 0,6. 6 razy 8 to 48. Dopisujemy 3 zera. A po przecinku mamy 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli to będzie 0. 48. Tamto możemy usunąć. No i dopisujemy to. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.